zapakuję fazę pierwszą. Przewód bardzo krótki i co to jest? 14, muszę sprawdzić, najwyżej pozamieniam gdzieś. 14 to jest gniazdo domofonu i tutaj 14 dałem na samym końcu, to będę musiał gdzieś tam na początku ją dać. Myślę, że to już nie będzie nic do obcięcia tak naprawdę. Dobra, i tu mamy. Teraz zepnę to sobie wykrywkami. Ulubione narzędzie polskiego mechanika. I jak widać, elektryka, którym nie jestem. Chcę puścić wszystko za tymi szynami. Jakby było trzeba coś tam naprawić, to wtedy całą szynę będę mógł ściągnąć i będzie fajny dostęp do przewodów. Tak jakoś mi się wydaje. Tutaj. No i tak to wygląda na tą chwilę. Wszystkie obwody są podzielone. Jeden, drugi, trzeci. Tu mamy czwarty jako indukcję. Jako indukcję. I tu będzie też do garażu. No i jeszcze będzie jeden zapasowy na... A to są te, to akurat będą izolacyjne, wyłącznik będzie izolacyjny na garaż, który kiedyś będzie w przyszłości. No teraz sobie zacząłem przymierzać, tutaj na dole mam bardzo ciasno. Większość przewodu szło od dołu, u góry za to jest to zrobione w miarę sludnie. Teraz nie będę wam pokazywał, bo muszę iść wyłączyć światło, podocinać tutaj, żeby ładnie ten główny izolacyjny umieścić już na szynie, bo teraz mam za długie przewody, muszę je tam albo powyginać lekko, albo podciąć. No nie będę robił tego pod napięciem, także wolę sobie odłączyć niż mam je walnąć. Tu już sobie ogarnąłem, wszystko jest ładnie, wszystko pasuje. No i czas najwyższy podłączyć ogranicznik przepięć. Będę to robił linką 10 mm kwadrat. To chyba się V nazywa, czyli będzie szło od wyłącznika głównego izolacyjnego do ogranicznika i z ogranicznika dopiero na blok rozdzielczy. Mam kupiony taki ogranicznik, nie wiem czy to jest właściwy, no ale to kurde, no jak coś to będzie trzeba zmienić. Jest L1, L2, L3, jest NK. I tutaj mamy jeszcze podział, jest PE i bednarka. Tak mi się wydaje, że tu nie powinno być już chyba PE, tylko sama bednarka pod ten typ sieci, to jest TNC. No i jest podział na S, czyli TNCS. No czytałem, że nie ma problemu, można zamontować te czteropolowe. Tylko mam problem, nie wiem jak podłączyć właśnie. No bo to będzie szło, wiadomo, do bednarki, do głównej, do GS-u, czyli głównej szyny uziemiającej. A na AP chyba puszczę tutaj na podział. I tak chyba zrobię. Czyli tutaj będzie szło na bednarkę, PE będzie szło na podział PEN. No i NK to będzie szła już w ten sposób. Ja nie mówię profesjonalnie, bo nie jestem elektrykiem, także tylko pokazuję wam jak ja to robię, powtarzam to po raz któryś tam. I co? I
Teraz bym musiał, gdzieś tu mam kupione. To są chyba dziesiątki. Dziesiątki, tak, dziesiątki. Dziesiątki nie zaprasuję tym, bo to jest do 6 mm kwadrat, ale mam jeszcze takie nożyce, także myślę, że to one zdadzą egzamin. To będą do tego? Tak, to będą do tego, dziesiątki. Jeszcze sprawdzimy, czy na pewno to jest dziesiątka. Bittner dziesiątka, dobra. Żeby nie za dużo obciąć. A zresztą czemu ja najpierw zarabiam? To już muszę najpierw poucinać tę odpowiednią długość. O, ale akurat mi się udało idealnie uciąć, także nie wystają tutaj. No nic, najpierw, a to już to najwyżej zarobię. Żeby nie było. I tu mamy. Potrzebujemy dziesiątkę, czyli dziesiątka jest tutaj. Słabiutko, panie, słabiutko. Dziesiąteczka. Nie wiem, czy to muszę jeszcze jakoś tak. No, teraz tak. Bo to mi się nie podoba w taki sposób. Chyba tylko jest tak, że powinienem zagnąć tutaj na raz i koniec. Dobra, nie złazi. Może mi teraz tam nie dotknął, bo jest prąd. Nie róbcie tego pod napięciem, tak jak robię to, jak robię to ja. Bo teraz sobie wezmę tam z tyłu, na razie położę. To jest tutaj, żeby tego. Tak. Żeby nie było za długie, dlatego że w górę już będą aparaty. Najwyżej będzie za krótkie, to wtedy będę myślał. No i zobaczmy, czy to będzie tak. To będzie wchodziło tutaj. Będzie szło tam. Zobaczymy, czy mi tam aparaty u góry wejdą, jak będę miał tak docięte jak teraz. Mógłbym to uciąć troszeczkę krócej. I teraz muszę obciąć od razu cztery takie. Cztery. Raz, dwa, trzy. Trzy jednakowe muszę uciąć. A później jeden troszeczkę inny, bo tam już będzie N-ka szła. No i muszę zarobić z jednej strony tulejki, bo później będą szły z drugiej, to są chyba 2 razy 10.
Teraz zobaczymy. Tak, bo później będą szły w ten sposób. To będzie V. To na razie nie szczepiam go z listwą, bo tam będę musiał kombinować troszkę. Zobaczymy tylko, czy to mi wyda. Dobra, wyda mi. No i to później idzie na blok rozdzielczy. Właśnie nie wiem, czy blok puszczę tutaj dołem, bo jeszcze będę musiał... Nie wiem, czy montować właśnie, bo te dziadowskie takie lampeczki niby też trzeba by było zabezpieczać, ale to jest dla mnie bez sensu zabezpieczać. Znaczy bez sensu, no nie bez sensu, bo zawsze coś się może stać. Te światełka kontrolki faz, no żeby zabezpieczyć, no to trzeba by było dać wyłączniki, a wyłącznikiem wyłączę i okazuje się, że nie pokazuje mi, że jest faza i co, i walnie mnie, a tak naprawdę prąd będzie. Chyba w ogóle nie będę dawał. Jak coś będzie nie tak, to wtedy sobie tylko ściągnę obudowę i sprawdzę miernikiem jak coś. Takie to dla mnie troszeczkę dziwne. Chyba że ci co się znają, dajcie znać, czy takie coś macie w swoich rozdzielnicach dodatkowo zabezpieczane bezpiecznikami. Jeśli nie, to może też zamontuję jeszcze. Sam nie wiem. Dobra, teraz muszę wykombinować, jak ten przewód puści później do bloku rozdzielczego i później muszę, później obetnę sobie i dalej będę robił te mostki. Oj, bardzo ciasno będzie, tutaj już mam podłączone i powiem wam, że dobrze, że przeprowadziłem te wszystkie przewody tutaj pod tymi listwami, które są tymi. Jakbym je prowadził bokami, to no, ciasno by mi się zaczęło robić bardzo. A tutaj bokiem jeszcze będą szły 6 mm kwadrat, ale to już tam po jednym. No i jeden do góry do ochronnego. Ale po malutku zaczyna się to klarować. Tutaj najciaśniej. Jakbym wiedział, to tak naprawdę wziąłbym większą rozdzielnicę. Ale nie spodziewałem się, że aż tego tyle tutaj wyjdzie.